Dlaczego Mustang? To jest legenda, jakiś symbol, nie wiem, wolności. W zasadzie samochód marzenie. Chyba dla każdego faceta, tylko nie każdy się do tego chce przyznać. A proszę mi powiedzieć, pan jest użytkownikiem jakiego Mustanga, z jakiego roku? 69, ten egzemplarz. Co tam jest pod maską? Boss 302, 5 litrów pojemności, 220 koni. Ta skromniejsza wersja, ale w zupełności wystarczająca jak na ten samochód. A jak się tym jeździ? Szczerze powiedziawszy, ja się go dopiero uczę, ale trzeba czuć respekt. To jest jednak maszyna zupełnie inna niż współczesne, także systemy wspomagania to są we własnym ciele, tylko i wyłącznie. Wszystkie Mustangi są wyjątkowe. Nie ma innej grupy samochodowej czy Mercedesa, żeby byli tacy ludzie otwarci. Co mogę mi tutaj powiedzieć? No co, Mustangi są zajebiste. Są przejedyne, no przekazuj, powiedz dlaczego to jest Mustang, przekazuj tego Mustanga. Słowa mogą wszystko powiedzieć, po prostu dlatego. V8, naprawdę, to jest miłość, to jest silnik, naprawdę. Na dzień dobry jest 450 koni, zanim się do tego przyzwyczai, to przynajmniej rok, dwa jazdy spokojnej. Potem jak się oswoiłem, zwiększyłem moc na 500 koni, a w tej chwili jest 730 koni i nadal się uczę jazdy, bo na każdym zakręcie po prostu trzeba uważać, nie? Ale jeździ się super, dźwięk, który rekompensuje wszystko.